Agnieszka. Tutaj, w tej propozycji mamy większą kwotę opłaty za wodę o 67 groszy od stawki gminnej, czyli będziemy dopłacać do każdego metra sześciennego wody 67 groszy. 66, tak, przepraszam. Problem polega na tym, że my musimy tą wodę kupować, wydawać pieniądze, a pan mój przed chwilą powiedział, że my musimy dokładać do naszego wodociągu gminnego, tak? I tutaj jeszcze dodatkowo musimy wydawać pieniądze na zakup wody. W przyszłym roku na ten cel w budżecie jest zaplanowane 175 tysięcy złotych. Wydamy na zakup wody. Bierzemy od ludzi taką samą sumę. Proszę pani, się rachunkami w ogóle nie powinna zajmować. Jak pani tego nie rozumie, to było przed chwilą powiedziane, to ja nie wiem, jak pani.